Witam Państwa. W dzisiejszym programie pokażemy Państwu filmy przedstawiające szczególnie niebezpieczne manewry wyprzedzania. Wszystkie te sytuacje zarejestrowane zostały na terenie województwa opolskiego przez innych kierowców. Brzeg, droga krajowa numer 94. Kierowca ciężarówki z naczepą zaczyna wyprzedzać pojazdy, choć w tym miejscu na jezdni jest podwójna ciągła linia. Nie przeszkadza mu fakt, że przejeżdża właśnie przez skrzyżowanie. Droga biegnie po łuku, a na dodatek jest ślisko. Jazda zakończyła się oczywiście mandatem. Dalachów w gminie Rudniki. Tu manewr wyprzedzania był chyba jeszcze bardziej niebezpieczny. Kierowca ciężarówki, a fachowo mówiąc zespołu pojazdów, łamie aż 4 zakazy. Zaczyna wyprzedzać samochody na podwójnej ciągłej linii. Nie stosuje się do zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach. Ignoruje znak zakaz wyprzedzania. Na koniec wjeżdża jeszcze na tzw. powierzchnię wyłączoną. Za taki wyczyn taryfikator przewiduje mandat w wysokości 1100 zł i aż 16 punktów karnych. Sprawą zajęli się opolscy policjanci. Kierowca został ukarany. Opole, ulica Powstańców Warszawskich. Film przedstawia kierującego samochodem Citroen Jumper, który wyprzedza inny samochód na powierzchni wyłączonej z ruchu. Co gorsza, w trakcie manewru zmusza drugiego kierującego do zjechania w prawo i hamowania, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spychany kierowca trąbił, ale to nie pomogło. Na deser mamy jeszcze pirata drogowego z Potopola, który w ciągu zaledwie kilku minut zmusił trzykrotnie innych kierowców do hamowania bądź zjechania w prawo. Kierowca Forda wyprzedzał inne samochody, mimo tego, że przeciwny pas ruchu był zajęty. Pirat, ryzykując życie i zdrowie innych, wyprzedzał także na powierzchni wyłączonej z ruchu. Zaprezentowane w tym odcinku zachowania kierowców były bardzo niebezpieczne zarówno dla sprawców tych wykroczeń, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W przedstawionych sytuacjach nikt nie ucierpiał, ale taka lekkomyślność może doprowadzić do tragedii. Wyprzedzanie jest niebezpiecznym manewrem, który może skończyć się zderzeniem czołowym pojazdów, bądź najechaniem na rowerzystę lub pieszego. Pamiętajmy, aby wykonywać go w miejscach dozwolonych, po upewnieniu się, że nie stworzymy dla nikogo zagrożenia.